No. Są bardzo lekkie. Wystarczy raz na piłkę. Nie jest po finał. No to jest gol! No tak. Ścięgło po prawej. Nie trzymał go za rękę! Nie trzymał go za rękę! No to się nie da zrobić tak, że naciśniesz na przykład i to przestaje. To musi się wyleczyć, to musi być. Przeczekać, nie być. To się dwa tygodnie i znowu ten... Znowu wróci, tak, to znowu wróci. No tak, no nie wiem, zrobię. Tylko, że u mnie z niego tak nie powiedzieli. Dobrze, tak. Powiedział mi terapeuta, że najlepiej, a jak mi sobie wrócę na jesień. Ja bym mówił, że tak ciężko. Ale jeżeli zdążę już od na sezon, albo zostaną 2-3 mecze, no to pierdolę. I wrócę dopiero na sierpień. Ale ogółem Oli też nie próbował teraz coś nagrać na grach w Gomowie, ale nie. Kto? Oli, uważaj. I to, nie da rady, czy... Boli go to cały czas. On miał operację czy nie? Ja, no. To... A co miał? Nie zabrał na to. Konstrukcję? Chyba ja. A rehabilitację też? No wszystko miał, nie? Wiecie jaka jest prawda z rehabilitacji, co nie zadał? To wygląda tak, że oni przeszczepiają, to jest normalnie przeszczep, nie? I oni ci biorą tutaj, stąd, ze ścięgna, szczepiają ci to, to się zarośnie, nie? A najlepsze jest to, że organizm czasami może nie wyczuć, że to jest ścięgno i traktuje to jako komórki obce i ci to zjada. Potem się okazuje na przykład na tym rezonansie, że nie ma związane. Znaczy się, bo on zadał, że ten... Bo Oli to miał w sumie równo rok temu? Co, operacja? Czy dwa lata temu. On miał, wiem, że to miał na ten, na Wielkanoc, ale nie wiem, czy rok temu, czy dwa lata temu. A chyba rok temu na Wielkanoc. Może później, co to zrobią, bo to już w tym miejscu na pewno ci to nie pójdzie.